Dobry wieczór Państwu. W związku z kolejnymi rewelacjami wiceburmistrza Godlewskiego, które rozpowszechnia osobiście i za pomocą swoich załóżników, w kontekście pisma, które otrzymał z Ministerstwa Rolnictwa, a temat dotyczy mojej rolki, którą zrobiłem w marcu, będąc w Warszawie i rozmawiając z merytorycznymi pracownikami, pragnę Państwa poinformować, że wszystko to, co mówiłem, to, co pisałem, polega na prawdzie. Ale od początku. Pod filmem załączam ten wniosek. Ja może Państwu przeczytam, żeby ci, co nie będą oglądali czy przeglądali bloga, czego dotyczy mój wniosek. W nawiązaniu do wystąpień radnych, jak i stanowiska burmistrza Kazimierza Dolnego w tematyce wniosku rolnego, jakie miały miejsce w czasie ostatnich obrad Komisji Rady Miejskiej, zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad najbliższego posiedzenia Komisji Budżetu punktu dotyczącego tak zwanego wniosku rolnego opracowywanego projektu planu dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny w obrębach Parchatka, Zbędowice, Bochotnice. W związku z powyższym proszę przygotować w porozumieniu z burmistrzem pełną korespondencję pomiędzy Urzędem Miasta w Kazimierzu Dolnym a Ministerstwem Rolnictwa. Proszę ponadto o dokumentację pomiędzy Urzędem Miasta w Kazimierzu Dolnym a Biurem Poselskim Krzysztofa Szulowskiego w przedmiocie zaangażowania się wyżej wymienionego biura poselskiego w tak zwane przepychanie wniosku rolnego. Mój wniosek z 26 stycznia 2024 roku z godziny 7:06 wpłynął do Rady Miejskiej. Obecnie na razie znajduje się na liście korespondencji. Niestety burmistrz wespół ze swoimi radnymi tego wniosku nie uwzględnił. Dlaczego nie uwzględnił? Ano dlatego, że wiedzę, jaką otrzymałem od Lidii Kostańskiej, która rozmowa była udokumentowana, wynikało, że burmistrz w sposób dyletancki podszedł do wniosku rolnego, nie mówiąc o tym, że miał lata na to i nic albo niewiele zrobił. I te kwestie chciałem wyjaśnić radnym i opinii publicznej, z jakim dyletanctwem mamy do czynienia. Po zamieszczeniu tego filmu, tego wideo, że rozmawiałem z Lidią Kostańską, burmistrz natychmiast wykonał telefon do Warszawy i w sposób zmanipulowany przedstawił to, o czym ja mówiłem. Następnie wysłał radnym i do mnie następującej treści maila, żebym przepraszał. Co ja zrobiłem, proszę Państwa? Tego samego dnia natychmiast zawiadomiłem prokuraturę z wnioskiem o zabezpieczenie nagrań, bo rozmowy ministerstwo miało mieć nagrywane, ale ja swoją drogą też się zabezpieczyłem odpowiednio, bo może tam światła czasami nie być albo coś innego, więc pełna korespondencja foniczna jest. I również napisałem wniosek do ministerstwa o zabezpieczenie nagrań z rozmowy tej, którą ja przeprowadziłem z panią Lidią Kostańską, dyrektorem, oraz rozmowy tej, którą przeprowadził wiceburmistrz Godlewski. Burmistrz Godlewski z tego tytułu, ponieważ mnie obraził, znieważył, nieistotne, otrzyma, myślę, że już w maju, między innymi w związku z tym taką grubszą kopertę A4, w której będzie
informacja, z czym spotkamy się w sądzie. Proszę Państwa, niestety ja takimi muszę metodami działać, które wskazał mi burmistrz. W związku z tym, co napisał teraz pan burmistrz i tymi mailami, i tymi hejterskimi komentarzami, dzisiaj uzupełniłem to, co już wcześniej było złożone do prowadzonego postępowania. Proszę Państwa, to wszystko macie na stronie www.januszkowalskikazimierz.pl. Ja osobiście pokażę Państwu tereny w Będowicach. Pojadę, zrobię tam film. Pokażę Państwu na przykładzie pism, które Rada Miejska miała możliwość zapoznania się, a w ogóle się do tego nie odnieśli, nawet nie chcieli na ten temat rozmawiać, podobnie burmistrz. I pokażę Państwu, z jakim poziomem merytorycznego podejścia do sprawy planowania przestrzennego podchodzi burmistrz. I jeszcze jedna kwestia, która jest teraz najważniejsza. Proszę Państwa, obecnie w sądzie jest prowadzone postępowanie przeciwko burmistrzowi Godlewskiemu. Drugie czeka na rozpoczęcie w maju. Przygotowywane jest kolejne 19 chyba zarzutów dotyczących różnych kwestii. W tym kwestii, proszę teraz wsłuchać się, dotyczącej sprawy, która miała miejsce w 2021 roku i 2022, kiedy burmistrz Godlewski publicznie powiedział, że ja, podszywając się pod radnego, pod planistę, wyłudziłem informacje z Wód Polskich. Faktycznie ja wtedy mało profesjonalnie podszedłem do sprawy i to, co usłyszałem z konkretnym pracownikiem Wód Polskich, podając jego imię i nazwisko, numer telefonu, zrobiłem vlog. Oczywiście w normalnej sytuacji to nic by nie było. Powinien dostać jakieś podziękowania od burmistrza. Za co? Za to, że zadbałem o to, żeby wyjaśnić sprawę, co jeszcze wcześniej, dwa dni wcześniej sugerował mi burmistrz Godlewski, żebym ja zatelefonował do Wód Polskich i ustalił, co jest, dlaczego tak długo trzymają uzgodnienie planu. Proszę Państwa, mówię to w kontekście tej sprawy, która jest teraz obecnie. I tak się stało, proszę Państwa, że burmistrz wielokrotnie tam nękał cały wydział, do tego stopnia, że ta pani, która udzieliła mi informacji, że nie może być uzgodniony projekt planu dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny w obrębach Cholewianka, Okale, Męćmierz, Kazimierz Dolny, ponieważ mapy do celów projektowych były niewłaściwe. Za to ta pani została ukarana upomnieniem na wniosek albo przez działanie wiceburmistrza Godlewskiego. Proszę Państwa, moja wizyta w Warszawie miała miejsce merytoryczny. Niestety nie mogę powiedzieć z wiadomych względów imienia, nazwiska i okoliczności, w jakich doszło do spotkania i co ustaliłem, może nie tyle ustaliłem, co utwierdziłem się w tym, co wiedziałem i tak dalej, i tak dalej. Ta sprawa będzie miała również finał w sądzie. Będzie dołączona, ponieważ insynuacje, które są robione, naruszają nie tylko moje dobra osobiste, ale zniesławiają mnie. I tą drogą niestety muszę iść, ponieważ tą drogę, jak już mówiłem wielokrotnie, wskazał mi z
swojego czasu Grzegorz Dunia, Beata Gałek i Artur Pomianowski, gdzie świadkiem poza swoimi zausznikami burmistrza Artura Pomianowskiego jest kto? Wiceburmistrz Bartłomiej Godlewski. I tu w tym temacie odsyłam raz jeszcze na blog, gdzie poza tym, że uderza we mnie, wciągając moją córkę, to jest poziom. Niestety muszę, chociażbym nie chciał, ale no, takimi podobnymi metodami działać, co działają wspomniani byli i obecni włodarze Kazimierza Dolnego. Zapraszam Państwa do komentowania.